Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest The Tenants. Najemcy. Słuchajcie, mamy 12 poziom. Ja zaliczyłem tutaj zadanie. Zaliczyłem zadanie, słuchajcie, z tymi lokatorami, więc fajnie. I wujek nam tutaj wyskoczył. Posłuchaj, dostaliśmy świetną ofertę od banku. Od teraz możemy brać kredyty. Otwórz smartfon i wejdź do aplikacji banku. Teraz będziemy mogli naprawdę wystartować z naszym biznesem. O, tylko żebyśmy się nie zapętlili. Bank. Okej, kliknij, by przyspieszyć. Ale co? Dlaczego? A, tu. Póki co możemy wziąć tylko podstawowy kredyt, ale wraz z budowaniem naszej reputacji więcej opcji finansowania staje się dla nas dostępne. No dobra, sprawdź chociaż szczegóły kredytu, jeśli nie chcesz się użerać z bankierami, nie ma sprawy. Nie naciskam, kiedyś się dorobimy tak czy siak. Szczegóły pożyczki, 50 tysięcy. Ta oferta jest skierowana do małych inwestorów, wciąż próbujących połapać... Połapać się, o co chodzi w tym biznesie, tutaj dwa razy to samo zdanie jest. Okej, 18 miesięcy, detale, oprocentowanie 10%, pełna kwota pożyczki 54 tysiące. Miesięczna rata 3000. Wow. No może niekoniecznie. No nie. Ta oferta jest niedostępna. I... Wiecie co? Słuchajcie. Mamy 80 tysięcy. To jest na sprzedaż i to kosztuje 190. No to na co mi te pieniądze? Dobra, odłóż trochę pieniędzy, kup nowe mieszkanie i zacznij kosić konkretne pieniądze. Okej. Odłóż pieniądze, tak? To jest to mieszkanie, tak? To jest to mieszkanie, ono jest na sprzedaż, kosztuje 108 tysięcy. Więc w sumie moglibyśmy troszeczkę sobie połapać zleceń. Ale jakichś konkretnych zleceń. No, tutaj chyba śliwi lokatorzy. Odnowienie kuchni. Dobra, mnie to bardziej pasuje. Więc wolałbym tutaj się zająć renowacjami. Dobra. Nic tutaj widzę nie ma do czyszczenia. Więc rozpocznijmy remont. Odnowienie kuchni. Kuchnia. Taka wielka ta kuchnia? Potrzebujemy lodówki, kuchenki, zlewu kuchennego, szafki kuchennej. Okej, dobrze. To zacznijmy może od lodówki. Lodówy. Dobra, ile mamy tam? 7 tysięcy budżetu. Dobrze. To niech lodówka stanie tutaj. Dobra. Teraz tak. Szafka kuchenna. Weźmy te takie najlepsze z najlepszych. Szafka kuchenna Night. Dobrze. Niech i tak będzie. Teraz tak. Jakiś zlew bym potrzebował. O, to ten będzie pasował. Tutaj byśmy dali zlew. Tu jeszcze troszeczkę szafek kuchennych bym dowalił. Pyk. Jeszcze jedno może. I może jakąś kuchenkę. Taką. Może być. O, coś takiego. Czy ja jeszcze jestem w stanie tu dać jedną szafkę? Cisnąć? Jestem. Jestem w stanie. No to dobrze. To fajnie. To zróbmy to może tak. No, coś takiego. Niech będzie. Dalej, potrzebujemy okap. O kurde, ale to ta kuchenka mi tak... Dobra, czekajcie. Podmienimy tutaj. To niech stanie tak. Mogłem przeczytać o tym okapie. A to niech stanie tu. O, coś w tym stylu. Teraz okap. Okap możemy dać ten. Tam się liczy wystrój, preferowane wyposażenie, natomiast podłogi nie do końca. Mniej istotne są w każdym razie. Czajnik, toster lub mikrofalówka. Okej, dobrze. To dajmy mikrofalówkę. Dajmy ją może, nie wiem. Tutaj ją dajmy. Chyba tutaj może stać. Niech sobie stoi. Dalej, taboret jakiś jest potrzebny. No ten taboret to taki... Dosyć tani jest. Czy my coś jeszcze będziemy potrzebowali? Wykończ ściany. Okej, no to ten taboret niech sobie stoi gdzieś powiedzmy tutaj. Dalej, potrzebujemy lampę naścienną. Może być taka, nie ma problemu. To gdzieś ją tu wkitramy. O. Albo tutaj. Niech sobie tutaj będzie. Czemu nie?
Roślina naścienna. Dajmy taką. To sobie może tutaj wisieć, załóżmy. O. I dalej. Mamy wykończyć podłogi. Kamień lub płytki. A ściany na czerwony lub żółty kolor. Dobrze, to jak na żółty kolor, to możemy na żółty kolor wykończyć, nie ma problemu. Machnijmy to na całej powierzchni tych podłóg tu, o, żeby oni byli, no właśnie, zadowoleni. I żółty dajmy ten. Ten jest najdroższy. Może im przypasuje, zobaczymy. Różnie to z nimi bywa, tak na dobrą sprawę. Okej. Okay. Tutaj jeszcze można, pyk. No i tutaj, i tutaj. No i w porządku, no to byśmy mieli, tak? To byśmy mieli. No taka dziwna ta kuchnia trochę, bo ja bym jeszcze dał stół, no ale... Ale niech będzie. Dobra, oddaj zlecenie. No i zaraz zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No, lodówka. Spodoba się? Podoba się. No nie dziwne, no najdroższa. Szafkę teraz sprawdza, też się powinno podobać. No i taki też jest, zakochana w szafce. O, w zlewie też się zakocha, na pewno, na bank. No i się zakochała, proszę bardzo. Co jeszcze sprawdzi? Już nic. Wystawi nam ocenę. Twój najemca jest strasznie głośny. Co tu się? No dobra, muszę z Gostkiem porozmawiać. Co to tak? Odblokowano osiągnięcie na Steamie, dobry majster. Wybacz, postarał się być ciszej. No dobra, w porządku. Natomiast tutaj mamy recenzję. Przeczytajmy tę recenzję. To tak jakby ktoś wymienił drzwi wejściowe na magiczny portal. No dobra, dostaliśmy 5 gwiazdek. Wszystko jej pasowało, także super, bardzo fajnie. Coś już jest ogarnięte. Dobra, dalej. Tutaj hałaśliwi lokatorzy. Nie, to nie. Potrzebuję kogoś, kto zaprojektuje mi śliczną i funkcjonalną kuchnię. Znowu kuchnia? Mamy budżet 6600. No dobrze. Weźmy to, bo potrzebujemy odłożyć tych pieniędzy trochę. No masz. Rozpocznij remont. No dobrze. No i co? I mamy tutaj istotne podłogi oraz wystrój. Mniej istotne pierwsze wrażenie. Okej. Okay. Podłogi oraz wystrój. Mają być płytki lub kamień. No dobra, to bierzemy najlepsze z najlepszych. O, może to będzie odpowiadało. Chociaż nigdy nie wiadomo. Dobra, jeszcze tutaj, żeby to się zaliczyło. Ściany, zielony lub szary. Chyba ten weźmiemy tutaj, taki o. Też najdroższy. Niech będzie. Chociaż jeżeli chodzi o ściany, to tutaj nie ma jakoś tak problemu z tym. Wiecie co, odnoszę tylko wrażenie, że to po jakimś czasie może nam się znudzić ze względu na fakt, że to większość rzeczy jest takich samych, tak? I jeżeli to wszystko ma wyglądać dokładnie identycznie, nie możemy sobie jakoś wybierać kolorów, no to tak... No nie wiem, no mnie to może znudzić, ale dobra, no lodówkę, no zobaczcie, no te same sprzęty cały czas. Dalej, no będziemy mieli szafkę kuchenną, no to też, to żeby jako tako to wyglądało, żeby ludzie byli zadowoleni, no to biorę najdroższą, tak? No ale to wszystko wygląda na jedno kopyto, więc to tak, no, za bardzo mi się to nie widzi. Szafka kuchenna, dobra, jeszcze jedną mogę tutaj dać, powiedzmy. Teraz dajmy tutaj zlew. O, pod okno. Tak nierówno to okno jest. Co tam jeszcze? Kuchenka będzie potrzebna. No to dajmy jeszcze szafkę kuchenną, żeby to tak oddzielić trochę. No, dawaj. Teraz damy kuchenkę. No to też taką samą. Ciągle kuchnię trzeba remontować. Czajnik lub toster lub mikrofalówka. No to znowu mikrofalówka. No to może nie koło zlewu, może tutaj. No tak trochę niebezpiecznie, wiecie, prąd koło wody. Okap. No to okap, no... O cholera, budżetu zabrakło. A się rozszalałem. Dobrze.
Już, spokojnie. Damy radę. Za dużo szafek. To nic, to będzie inaczej. Ożesz ty, synu. Czekajcie, to trzeba kombinować. Dajmy to tak. Ożesz normalnie. Czekajcie, tutaj. No dobra, no jakoś tak krzywo będzie, ale. No niech będzie. Się rozszalał. Taboret. No dobra, to jest jakaś drobnica, niech tutaj będzie. Dajmy tutaj może taboret. Trzeba teraz dobrze to ogarnąć. Lampa naścienna. Dajmy jakąś taką, no, za 50. To nie będą zadowoleni. No ale co, z pustego to i samolot nie naleje. Salomon, roślina naścienna. Za 90, dobra. To niech tutaj będzie. I w sumie wiecie co, jeżeli bym sprzedał tę lampę i dałbym... Ale to niech będzie taka. Jakaś dziwna ta lampa, ale niech będzie. 13 mi zostało. No, przyznaję, trochę zaszalałem, słuchajcie. No ale dobra, no dajmy to zlecenie, zobaczmy co będzie. Wystrój kuchni 100%, oddaj zlecenie. No i zobaczymy, czy się paniusia zachwyci, czy też się nie zachwyci kuchenka. Dobra, dobrze, że daliśmy tę najbogatszą, nie? Najdroższą. Co ona tam sprawdzi? Lodówka. No też się powinna zakochać, no i tak też jest. W zlewie też się powinna zakochać. Okej. Okay. I co, będzie podłogi sprawdzać? Chyba ogólnie otoczenie sprawdza. I też się zakochała, słuchajcie, patrzcie. No i teraz chyba recenzja, tak? No i sukces, no i bardzo fajnie, o to właśnie chodzi. I dostaliśmy 5 gwiazdek, no kurde. Powiem szczerze, rzutem na taśmę, tak na dobrą sprawę, proszę państwa, bo już wątpiłem w to. Dobra, zobaczmy dalej, co tam dalej mamy. Dzisiaj to chyba same kuchnie, nie? A, tu łazienka. O kurczę. No dobra, to... Porozmawiam z swoim lokatorem w celu negocjacji umowy. Okej, okay, dobra, to chwileczkę, to może za moment. Co to się tu kuźwa? Co ty żeś tu? No to naprawdę, syfiarzu jeden. To ja tu będę, kurczę blade, ogarniał temat, a ty co? Wyjdź. Tak chcę, żebyś wyszedł. No dobra, negocjuj przedłużenie umowy. No to dajmy mu to na, powiedzmy, 3,5 tysiąca. O. 3,5 tysiąca. 3,5. No 3,5. O, na 60 dni. Zaproponuj warunki. Zobaczymy, co on tam wymyśli. 2,292. To 3,400 spróbujmy. Zaproponuj warunki. Patrzcie, ale jaki uparty. No to dajmy na 3,000 może. Przestań grać w te gierki swoje, tylko chodź tutaj i negocjuj ze mną, ty. O, no dobra, coś tam podskoczyło. No to dajmy na 2,900 to. Zaproponuj warunki. Dobra, przyjmiemy, okej. Okay. Wynegocjowaliśmy lepszą umowę niż mieliśmy. Właśnie poszedł do ciebie przelew. Ale już ten większy? A, przepraszam. Z zaległościami. No okej. Okay. Dobra, 43 tysięcy. Czekajcie, to bym pousuwał. O. I zobaczmy zlecenia. Mieszkanie z 3 sypialniami. No dobra, można za 6 tysięcy. No dobrze, dobrze, dobrze. Weźmy to, bo nam jest hajs potrzebny. Tego nie zalej mi tego mieszkania zaraz. Okej. Mamy coś takiego. Rozpocznij sprzątanie. Dobra, to do naprawy. Napraw szansa 74% i to 71%. Wujek powinien sobie poradzić. Tak myślę. Nie wiem w sumie, co to jest. No ale...
To jest chyba rura do tańczenia, do tańca, nie? O! Dobra, to wyrzuć mebel. A to... co to może być? Kurczę, te ikonki zakrywają mnie, ja nie widzę tego. To jakiś taboret. Dobra, sprzedaj to. Sprzedamy to, mamy budżet 12750, no i zobaczymy, co możemy z tym fantem zrobić. No to już podskoczył budżet, okej, okay, wyjdź. Już chyba nie ma nic do wysprzątania. Będziemy mogli zająć się remontem, tak? Wynocha. Rozpocznij remont. No i okej. Okay. I teraz mamy tak, sypialnia i sypialnia. A, i łazienka. No dobra, to jak nie mam łazienka, będzie tu. To zacznijmy od łazienki. Co oni potrzebują? Co w ogóle jest istotne? Preferowane wyposażenie i podłogi. Mniej istotne jest pierwsze wrażenie. Dobrze, czyli oni podłogi chcą płytki. To... żebym znowu nie przegiął pały. Tak jak poprzednio. Dobra, wykończ ściany na niebiesko. Może być na ten granatowy, powiedzmy, kolor. Ojoj. A ten? O, ten będzie lepszy. Tak się zastanawiam, co on tam znowu wymyślił, skubanie, co? Czekajcie, sprawdźmy, co on tam wymyślił, bo... on się ciągle zastanawia. Tak się, mógłbyś wykupić mi lepszy pakiet internetu albo telewizji? Dobra, i tak płaci kupę siana, to niech ma. Dobra, dalej. Co tam jeszcze potrzebujemy? Kabinę prysznicową. Co tu się, kurde, dzieje? No na razie, no nie mogę tego przyjąć, no. Jestem zajęty. Dzięki, teraz działa dużo lepiej. No to fajnie. Dobra, my potrzebujemy tutaj teraz tak, kabinę prysznicową. No to weźmy tę kabinę prysznicową za te 599. Myślę, że tutaj by się ludziki ucieszyły z takiej kabiny. Postawmy ją tutaj. Dobra, 11,5 tysia. Kompaktowy WC, dodajmy ten. Tak troszeczkę go odsunę, bo chciałbym tu szczotkę jeszcze zmieścić. Umywalka łazienkowa. Zmieszczę ją tutaj jakoś? Zmieszczę ją, proszę bardzo. A pod oknem? Zmieściłbym, gdybym kibel przesunął. Dobra, to niech sobie stoi tutaj. Może tu stać, czemu nie? Dalej, co tam jest? Papier toaletowy, no to raczej. Myślę, żeby się każdy ucieszy z możliwości wytarcia dupska. I stojak na ręczniki. No i dobra, to ten może być, to machnijmy tutaj na ścianę przy wejściu. I łazienkę byśmy mieli załatwioną, mamy 10 274 dolary. Teraz tak. Tutaj dywan jest potrzebny, zielony jest najdroższy, szary, no zresztą ten szary, a ściany na niebiesko. No dobra, to damy to tak. O, damy to tak. Ściany na niebiesko. To niech będzie taka tapeta. Może być. Czemu nie? Niech będzie i taka tapetka. Dobra, i tutaj potrzebujemy łóżko. Biurko. Może zacznijmy od biurka, co? Weźmy sobie to biureczko gdzieś tu pod oknem, żeby światełko padało. O, tak. Tylko żeby nie przesadzić. Dalej, potrzebujemy laptopa. Preferowane wyposażenie. No dobra, 1500. Kurde, trochę... Ej. No dobra, na razie go tutaj machnę. Jak on stoi? Bo ja nie widzę. To jest laptop? Dobra, niech sobie stoi. I potrzebowalibyśmy jeszcze łóżka. Łóżko. To łóżko, niech będzie. Pojedyncze, jak mnie mam. Dobra, czy o czymś zapomniałem? Krzesło biurkowe, okej. Okay. Biurowe. To damy. Dajmy, albo to. Takie gamingowe. Dobra, jedna sypialnia jest okej. Okay. 6,5 koła. Dobrze, zacznijmy tutaj od łóżka. Damy też takie lepsze. Nie wiem, co z tego będzie. No najwyżej, słuchajcie, będziemy to inaczej później ogarniać, nie? A, jeszcze podłogi. Podłogi, panele. Dajmy takie. Dobra, wykończ ściany na szaro.
To jak na szaro, to niech będzie... A, coś takiego. Dobra. Tutaj mamy to. 5000. Teraz dalej. Kanapa jest potrzebna. Dodajmy może taką kanapę. O. I telewizor by się przydał, tak? Ten telewizor. Telewizor mnie zrujnuje. Dobrze, najwyżej sprzedamy, ale niech sobie wisi. Dobra, druga sypialnia jest w porządku. Dalej. Kolejna rzecz. Łóżko. Potrzebujemy łóżka. Kolejne łóżeczko. Tak. Do tego lodówka. No niech będzie ta. Czemu nie? Chociaż zaraz, może być i ta. Tylko nie na oknie. Niech będzie tutaj. A, no i mówiłem, że mnie wykończą, kurde. Dobra, to chwileczkę, to sprzedaj to. Kupmy tę lodówkę, albo tę lodówkę kupmy, o. Taką lodóweczkę. Za dużo nie mamy hajsu. Mikrofalówka. Mikrofalówka może być taka i niech stoi na lodówce. I musimy, co mamy, wykończyć podłogi laminatem. Oczywiście. Dobra. I ściany na kolor żółty. Dodajmy ten. Żeby nie był taki strasznie soczysty. Co by tu sprzedać? Ten telewizor sprzedamy. Wybierzemy inny. Wybierzemy inny, natomiast dokończmy ściany. Dobrze. I teraz tutaj jeszcze ten telewizor. To ja proponuję, żeby może dać tak. Jakąś szafkę. Czyli co ja wybrałem? Salon. Okej, a to szafki w sypialni będą. Mamy 2200. Dobrze, to niech będzie taka oto szafka. I na to damy tutaj powinien być telewizor. Dajmy ten. Co, nie mogę postawić? Czemu nie mogę? Dlaczego nie mogę tutaj telewizora postawić? O co chodzi? Dobra, czyli to musiałaby być taka szafka RTV AGD. RTV. Niech będzie. Niech już będzie. Trudno. No szkoda. No i? O, i teraz mogę. No i dobrze. I co? Sztaluga i wentylator jeszcze by chcieli. Kuźwa, poważnie? Sztaluga $500 kosztuje? No nie, no to... normalnie po prostu... Dobra, dajmy tutaj też sztalugę. Do tego wentylator. Denerwują mnie, no. Taki budżet dali. Wentylator za 150. To niech sobie tutaj stoi. On może nawet tak, jak jest ustawiony. No i jeszcze ten przeklęty telewizor. No na ten mi tylko wystarczy. No to trudno. To nie będzie w ten sposób. No. Okej. Okay. No i chyba wszystko zrobiliśmy tak, jak powinniśmy zrobić. No to oddajmy to i... Jak wystrój tutaj na zero jest? Dlaczego tu jest wystrój na... Dlaczego wystrój jest na zero? To w każdym pokoju mam sztalugę dawać? Dobra, ciul z tym. Oddajemy zlecenie. Zobaczymy, co będzie, bo powiem wam szczerze, że teraz to się troszeczkę tak, kurde, zdziwiłem, bo tam wszystko było, że niby ogarnięte, nie? A tu, że wystrój na zero. Nie za bardzo to chyba zrozumiałem. No i tutaj jest zakochana w tym wszystkim. To dobrze. No, sztaluga też powinna być zachwycona. No i jest. No i łóżko teraz będzie sprawdzać. A nie. Jak zostało wyremontowane, tak? To mieszkanko. No ale jest zakochana. No i teraz recenzja i zobaczymy.
No miejmy nadzieję, że... Chyba, że tutaj jeszcze mieliśmy coś zrobić. O! Odblokowano osiągnięcie na Steamie, pełne kieszenie, a tutaj mamy odblokowane nowe przedmioty, brązowa kuchnia. No w końcu coś innego. To dobrze. I sprawdźmy, jak tu wygląda sytuacja z recenzją. Wystrój. Pokoje mają bardzo słaby wystrój, sypialnia. Pokoje mają słaby wystrój, sypialnia. No ale 5 gwiazdek otrzymaliśmy, słuchajcie. I w rezultacie dostaliśmy ponad 7 tysięcy i mamy przeszło 50 tysięcy, słuchajcie. A możemy kredyt zaciągnąć na 50 koła. No to to jeszcze chyba nie jest pora, ale wejdźmy w drzewko. Tutaj mogę, co mogę? Gry mogę tutaj, o, zafundować, proszę bardzo. A to? Filmy DVD. No dobrze. Na razie wiecie, odblokowuję sobie, słuchajcie, wszystkie rzeczy związane z lokatorami, żeby tam spełniać ich tam jakieś zachcianki, czy żeby im się zrobiło miło, jeżeli się dowiem, powiedzmy, że gościu jakiś uwielbia gry i tak dalej, no to wówczas jestem w stanie tam wysłać im to, co chcą. No ale dobra. Zrobiliśmy to, jak zrobiliśmy. No, nie jestem za bardzo zachwycony z tego, że tam nie wyszło za bardzo z tymi sypialniami, no ale nie można mieć wszystkiego. W każdym razie bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subskrypcjach i dzwoneczku. No i oczywiście sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.